Panie i panowie, witamy. Kolejny podcast Bro Operacyjny, epizod 4. Nazywam się Lord Ciacho, są ze mną Mirabelka, Kriop oraz Foxfire. Dzisiaj poruszamy kolejne 4 bardzo ważne życiowo tematy. Mamy mało czasu, jesteśmy bardzo spóźnieni, jest to moja wina. Wyspowiadam się później, ksiądz już poszedł do domu. Co ciekawego u was dzisiaj? Macie coś ciekawego do powiedzenia? Mina ma truskawki, Fox ma piksele, a Kriop ma... Krop ma piksele, tak. No, co ciekawego, Króla Lwa widziałem nowego. Generalnie, bez wydawania się w szczegóły, mogę polecić z czystym sercem. To bardzo ciekawe, myślę, że bo dzisiaj się wybieramy na ten film. Wow. To myślę, że nie będziesz zawiedziony jakoś bardzo. A zwróć uwagę, naprawdę, na pewno zwrócisz uwagę na jakość animacji i to jak zostało. Widać, że budżet aż tam się wylewa z ekranu, jeśli chodzi o CGI, i że tam były stopione rdzenie na pewno. Okej. Okay. U mnie się trochę nic się... nie działo. Leniwa niedziela? No, składałem piaskownicę. Nic takiego. To zajebista zabawa. No, proszę cię. Nic się u mnie nie działo. No, składałem piaskownicę. No, nic się nie działo, nie? Okej. Okay. Następna będzie odtwarzał w piasku wizerunek kaplicy sekstyńskiej albo Notre Dame, świętej pamięci naturalnie. Ale nic nie robiłem. Notre Dame córce. Broń przed kotami. Dobra. Ważna uwaga. Jest zamykana. Pro. Ciastku, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dobrze, idę, przełączam jeszcze tematy, bo nie chcecie ze mną rozmawiać. To idę do drugiej sceny. No właśnie chcemy, już nie możemy doczekać. Dlatego... Kurwa, do drugiej sceny. Czas ucieka. Widzę, że moja morda wciąż jest spiksalizowana. Dzisiaj niestety. Rozmawiamy o piraceniu gier, czy się opłaca, jaki ma to wpływ na branżę, voice acting, motion capture, oczywiście z błędem, bo zapomniałem wpisać do capture, ale... detale. Czy znani aktorzy ogólnie przyciągają graczy? Nasze doświadczenia z MMORPG oraz czy w dzisiejszych czasach wychodzi za dużo gier? Pierwszy temat. Piracenie gier. Proszę. Nie opłaca się. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia poszła. Okay. Zależy nie, dla no. kogo się nie... No na pewno dla producenta Rozwinął. Się nie opłaca. Moim zdaniem się nie opłaca z tego względu, że teraz gry są tak tanie stosunkowo, że naprawdę no, jest jakie. Tego typu. No wiadomo, te co nowe wychodzą, tak, ale tak wcześniej był temat we wcześniejszych podcastach wspierania tam ulubionych tych tytułów. Producentów, no, tytułów. No to wiadomo, to idzie moim zdaniem jedno za drugim, że jeżeli chce, żeby... Jeżeli mam jakieś wymagania co do tej gry, tak, że chcę, żeby fajnie wyglądała, to wiadomo, że pasuje, żebym za nią zapłaciła, żeby ludzie mieli pieniądze na to, żeby zrobić tą grę. Ma sens. U mnie, jeśli chodzi o piractwo, czy ja wiem, ja mam tak, że oczywiście jak młodszy byłem, to piraciłem na potęgę, bo mnie nie było stać na gry, więc tak trochę grzechy młodości. Teraz już tego nie robię, chyba że naprawdę chcę sprawdzić jakiś tytuł. Widzicie, dzisiaj już się nie robi wersji demo do sprawdzenia, nic takiego, więc jeżeli bardzo chcę zobaczyć, czy coś jest warte moich pieniędzy, no to robię to w taki sposób. Jeśli jest warte, no to twórcy mogą liczyć na mój portfel. Jeśli nie jest, to wypierdalam i zapominam. Tak, ale fajna też opcja teraz jest ten sharing, tak? Na przykład na Steamie wiem, że można ten family sharing zrobić czy coś takiego. Nie wiem, jak to działa, bo kiedyś to próbowałam ustawić, oczywiście mi się nie udało, ale jest taka możliwość, tak? Jest dużo gier DRM free, którym się można dzielić na przykład na... Zgadza się. Także nie jest to technicznie piracenie. I jeszcze to gdzieś tam zakrawo takie w miarę... Szara strefa, tak. Dokładnie, ale no jest to jawne, jakby nie płacić, tak? I jakoś jest przy... Jak to się mówi? Pomóżcie. Wiecie, o co mi chodzi. Tak, wiem. Ja mam bardzo podobne uczucia, bo za dzieciaka faktycznie też piraciłem. W zasadzie, szczerze wam powiem, no nie było żadnych funduszy na jakiekolwiek gry wideo, jak to się zaczynało od Commodore C64 czy potem Amigi 500, ale powiem wam, że wtedy mentalność była inna i to było aż zachęcane,
w zasadzie, żeby iść na stragan i kupić kasetę do C64 z miliardem gier zagranych. Chyba nie było też takiej dostępności ogólnej, tak mi się przynajmniej wydaje, no nie wiem, bo ja dosyć późno zajęłam się. W miasteczku, w którym mieszkałem, akurat dostępność była zawsze spora, ponieważ, no powiem szczerze, ludzie bili na tym niezłe kokosy, ci ludzie z szarej strefy. Jak... I ktoś zawsze... miał nagrywarkę. Dokładnie. Ale tak. Ale chodzi mi o oryginały, tak? No bo że piraty, no to wiadomo, bo one były wszędzie. Po prostu gdzieś, gdzie nie chciałeś to... Witaj, Rocket. Halo. Wiesz co, oryginały się zgodzę, dlatego to było też inaczej, bo ja widziałem na półkach sklepowych oryginały, ale te oryginały nie były sprzedawane, ponieważ ich ceny też były takie, że ludzi, no... Odstraszało i to bardzo, bardzo skutecznie, dlatego człowiek miał do wyboru, dajmy na to grę za 300 zł do kupienia, a taśmę piracką za 10. Co kupisz? No, dokładnie. I tym bardziej, że nie wiadomo było, czy w ogóle ruszę na swoim komputerze jakakolwiek gra. To właśnie, to jest też dosyć istotne, że właśnie się trochę tak w ciemno brało te gry. Ja pamiętam... Kupiłem sobie, oczywiście już nie było też taśmy do Commodore, tylko już PC gry. Kupiłem sobie chyba Settlersy trójkę, spiracone, i one miały taki problem z krakiem do tej gry był, że za każdym razem jak twoje Settlersy próbowały odlać sztabkę metalu, to im wychodziła świnia. Więc nie dało się w żaden sposób progresować gry, bo nie dało się robić mieczy, nie dało się robić narzędzi metalu, bo mi wychodziły cały czas świnie. Do dzisiaj nie wiem, czy to było jakieś zabezpieczenie antypirackie, czy po prostu to było spieprzone, ale bekę miałem wtedy z tego, teraz jak o tym pomyślę perspektywicznie, to się śmieję z tego, nie? Od razu ci powiem, że tak, że było bardzo dużo rzeczy, w których twórcy gier tak półjajcarsko zamieszczali pewne rzeczy, które nie uniemożliwiały ci potem skończenie nawet gry danej. I jako, że nie było takich systemów DRM, jakie mamy w dzisiejszych czasach, aczkolwiek i też łamią, jak widać, więc dla mnie one są trochę bezsensowne, zamieszczali takie rzeczy, które ci totalnie uprzykrzały życie. Tak. Jedyna gra, jaką spiraciłam, to było właśnie Black and White, chyba jedynka albo dwójka, nie pamiętam już. Chyba dwójka, nieistotne. W każdym razie po prostu tyle, ile problemów miałam w ogóle z zainstalowaniem tej gry. Stwierdziłam, że pierdziele, wolę sobie kupić normalnie, tak? To jest też ciekawe, bo czasami faktycznie trzeba się było nakombinować, żeby takiego pirata zainstalować i odpalić. Już nie mówię o samym kraku, ale czasem trzeba było skombinować jakiś lewy klucz aktywacyjny i tak dalej. Tak, to jest prawda. Witaj, Aleris. Super, że jesteś. To jest ta przeszłość. Z czasem zauważyliśmy, że systemy antypirackie zaczęły ewoluować, ale ludzka, jakby to nazwać, ludzkie dążenie do przeskoczenia przez ten mur, tak, także ewoluowało. Więc, tak jak mówię, z mojego punktu widzenia DRM-y nie mają sensu w ogóle, ponieważ zawsze ktoś to skrakuje. A gra objęta DRM-em, jakikolwiek by on był, zawsze zabiera dodatkowe zasoby systemowe, wpływając na optymalizację tej gry. I tutaj po rozum do głowy poszedł CD Projekt Red i chyba jedyni poszli do głowy, no już nie mówiąc o tam deweloperach indie, naturalnie, których nawet nie stać, żeby jakiegoś de novo zamieszczać w grach i tak dalej. Całe szczęście, że ich na to kurwa nie stać. I co zrobił CD Projekt Red? Oni zaprzeczyli całkowicie zasadzie, ponieważ oni sprzedali więcej gier swoich, niż zostało spiraconych. Tak, i mało tego, DRM-ów nie mają w ogóle. Dokładnie tak. Mało tego, ludzie z szacunku czystego za to nie piracą ich gier w większości przypadków. Po prostu kupują je. Zgadza się. Proszę bardzo, no są podstawy ludzkiej psychologii. Z mojego punktu widzenia, mogę się mylić, ale każda jedna gra objęta DRM-em zmusiła ludzi do spiracenia tej gry, zwłaszcza tak jak słusznie zauważyliście, w dzisiejszych czasach nie ma demówek, jeżeli są one ekstremalnie rzadkie, albo pojawiają się w przypadku gier indie, i człowiek kupuje tak naprawdę kota w worku. Kupisz coś takiego, sami dobrze wiemy, kupisz i się wkurwisz zaraz, bo to nie działa w ogóle niezoptymalizowane, jest do dupy i odkładasz i co, nie można nawet refunda zdobyć. Jeszcze jest sprawa tego, jakie poryte pomysły czasami mają z tymi DRM-ami, bo przypomniało mi się, jak mówiłeś teraz o Spore, pamiętam, że Spore miał taki naprawdę zjebany system bezpieczeństwa, gdzie grę mogłeś zainstalować tylko, miałeś 3 instalacje tej gry, jak już zainstalowałeś 3 razy, to nie mogłeś tego więcej zainstalować, bo wyczerpałeś limit. Tak. Ale oryginał? Tak. Kupiłaś coś takiego było, co to było?
Tak jak z Windowsem. Spor. To był spor od EA. Coś jeszcze było, pamiętam teraz. Ja chyba tą grę nawet miałem. Coś to jeszcze było. I chyba wycofali nawet z tej gry. Nie wiem, co to... Wcale bym się nie zdziwił, jakby tak właśnie było. Ale chyba to był też EA. Niektórzy piracą specjalnie, bo chcą się zmierzyć z tym oprogramowaniem, które dany producent wyrzuca. No to też jest takie. Że będą w stanie złamać te zabezpieczenia. Tak, zgadza się, ci najsławniejsi. Tak, ostatnio jednym jakiejś tam grze też było, że nie da się spiracić, bo tam jakiegoś nowego wrzucili DRM-a, ale gdzie tam po roku czasu udało się już w końcu? No, ci najsławniejsi typu właśnie Razor, kto tam jest, Razor jest... Skid Row i jest ten na D jeszcze, a ich tam jest czwórka czy piątka taka najsłowniejsza, oni to dla sportu robią, co producenci wynajdują jakieś nowe zabezpieczenia, oni sobie za punkt honoru obierają to, żeby je złamać. No ale no to nie mówimy o takich zapaleńcach, tak, no ale jeszcze chciałam dodać, że Microsoft, tak, PlayStation wyszło teraz z tymi miesięcznymi takimi subskrypcjami, że można jakąś pulą gier, że tak powiem, dysponować, tak, i sobie... Usługa. To też, dokładnie, i to też jest jakieś rozwiązanie. No, płacisz abonament i masz dostęp do jakiejś tam... No, stosunkowo mały, tak, bo wiadomo, jakbyś chciał kupować wszystkie te gry, to wiadomo, że o wiele więcej by to kosztowało. Tutaj Rocket dorzucił bardzo ciekawe, nawet nie miałem pojęcia. Mówi, że jeżeli chodzi o Wiedźmina 1, Redzi ponoć zaimplementowali taką mechanikę, że jeżeli się grało na piracie, wtedy Wiedźmin miał głowę wilka. I ludzie zgłaszając się z problemem na forach automatycznie przyznawali się bezwolnie do tego, że jadą na piracie. Tego nie, nie wiedziałem tego. Nie miałem pojęcia. Na przykład, chociaż to było takie dziwne, bo wystarczyło... Szczerze? Przecież we Wiedźminach nawet klucze produktu nie były. Były, ale one równie dobrze nie trzeba było ich wpisywać. No, właściwie piracenie Wiedźmina jedynki to tak trochę, no ale dobra. Co no, ale dobra, tak, taka mała dygresja. Tak. Ale co do drugiej części tematu, jaki to ma wpływ na branżę, no piractwo jest z nami odkąd istnieją gry, więc moim zdaniem nie ma chwilowo tak naprawdę, no ma wpływ jakiś tam, ale to się nie zmienia w żaden sposób na przestrzeni lat. Piractwo zawsze jest, było i będzie. I myślę, wydaje przynajmniej, że oni biorą poprawkę na to, że część kopii gry zostanie po prostu ściągnięta bezczelnie i jakoś chyba pewnie biorą margines mały na to, tak mi się wydaje. Tak, i ja myślę, że od wprowadzenia Steama to jakoś to się troszeczkę zmniejszyło, tak, bo jednak ktoś jest kolekcjonerem, to chce mieć na przykład oryginał po prostu w swojej bibliotece i myślę, że to dużo zweryfikowało tego typu. I zatem no, ludzie lubią mieć właśnie gdzieś tam na półce poukładane ładnie płyty czy coś. Miałem całkiem ładną półkę. No ja dalej mam, ale szczerze wam powiem, te pudełka tylko stają mi się kurzą, aczkolwiek no, co ja tam ostatnio kupiłem z takich pudełkowych, no dobra, Cyberpunk 2077 w preorderze, dobra, nieważne, wiesz, czego na płyce nie ma. U mnie to jest tyle proste, że na konsolę, no to tak przynajmniej 70% gier to kupisz w pudełku. Oczywiście mogę coś ściągnąć na dysk, mogę coś kupić z PlayStation Store, ale to są moje pudełkowe wersje na chwilę obecną. Zadam wam takie pytanie. Kto z was testował gry, które kiedyś tam kupił i które tak leżą w tym pudełku? Wiesz co, przyznam ci się szczerze, że u mnie byłoby to ciężko w tym momencie, bo nie mam nawet napędu DVD w komputerze. Konsol? No czyli praktycznie wszystkie, a tak? A wiesz, że z niektórych płyt już nie odczytasz? Nie wiedziałem, co się dzieje ze starości. Po prostu, nie wiem, to co jest wypalone na tych płytach, bo już się też spotkałem z paroma grami, nie szło w ogóle, wrzucasz do napędu i on w ogóle nie widzi płyty. Okej, okay, interesujące bardzo. No, z CD-kami tak jest. Szczerze, ja nie pamiętam, kiedy ja instalowałem grę z płyty ostatnio. Kiedy miałem to ostatnio w ręce. Bo ja nawet, dajmy na to, no, ostatnie fizyczne kopie mam... Mój komputer nie ma napędu. Ja mam Blu-ray ogólnie, bo sobie nagrywam backupy, a zresztą komputer służy jako kino domowe, dlatego Blu-ray jest. Ale ostatnie, co kupiłem w postaci fizycznej, oprócz CB77, to jest Wiedźmin 3, sobie tam spoczywa z resztą fizycznych Wiedźminów na półeczce. Ale to mam też w postaci cyfrowej na GOG i szczerze wam powiem, że od razu po prostu aktywowałem to na GOG i ściągnąłem to w postaci cyfrowej.
Ale wiecie co, powracając do tematu właśnie piracenia, jak ludzi stać albo nie stać na dzisiejszych czasach? Ja i Fox, no mamy tutaj i inne perypetie finansowe, mieszkamy w Anglii, tutaj inaczej troszkę cena gier wychodzi na zarobki. Ja rozumiem to doskonale, że w Polsce, jeżeli gra kosztuje 300 zł, człowiek zarabia 1500 zł, powiedzmy, no to tak się zastanawiasz, cholera, przecież to jest spory procent mojej wypłaty. I szczerze wam powiem, pomyślcie sobie, co chcecie, ale ja jestem w stanie taką osobę usprawiedliwić w oczach finansów. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, w dobie dzisiejszych czasów ty nie masz pewności, że ta gra w ogóle będzie dobrze działać i nie będzie popsuta, bo są wydawane naturalnie co, przez wcześniej. Generalnie rzecz biorąc, z podobnego powodu, nie jest to, wiesz, nas może, możemy tak powiedzieć, że my faktycznie zarabiamy więcej i nas trochę bardziej stać, ale z drugiej strony ja wciąż to robię czasami, zwłaszcza jeśli chodzi o gry Ubisoftu, na przykład nowe Assassiny wiem, że kupię, bo na to zasługują, ale ściągnąłem obydwa, i ściągnąłem Origins, i ściągnąłem Odyssey, bo po prostu chciałem sprawdzić, czy to ma sens, a gry Ubisoftu w momencie premiery są przekurwiście za drogie, droższe niż być powinny, moim zdaniem. Dlatego wracając do poprzednich podcastów, nie kupuje się gier od razu po premierze, tylko się czeka, bo i tak nie od właśnie razu nie... Poczekasz z Borderlands 3,5 roku na nas? Ja? Tak. Spoko. Tak? Aż wyjdzie na Steam, poczekasz? Jeszcze jedynki ja nie skończyłam, jeszcze mam trochę do przejścia, zaraz dwójka, także spoko. No dwójkę zaczniemy, jak wiesz, jak tylko będziesz mogła wskoczyć, no to wskakujemy do dwójki. No my w każdym razie czekamy. Niestety zdarzyło nam się, że już kończyliśmy ostatnio jedynkę. Szczerze. Niestety, ale są problemy pierwszego świata. No. Szczerze to zakończenie przyszło nam tak z bomby. Mieliśmy straszne perypetie, ale dobra, nieważne. za bardzo odbiegamy. Jedziemy dalej. W każdym razie dla mnie, jeżeli gra jest na promocji, a powiedzmy sobie szczerze, tych promocji jest za kurwilion. I to się wiąże z tym, co Mira właśnie powiedziała. Odrobinę cierpliwości. Jeżeli ktoś może poczekać za parę miesięcy po wydaniu gry, nawet tygodni często się zdarza, wykluczając pewnych producentów jak Activision czy Ubisoft faktycznie, ta gra jest na bardzo, bardzo wielkiej promocji. Przesadnie wręcz zaniżone są te ceny. Więc ja... Panie, Epic ci za darmo da, poczekaj. Czy też, Epic da za darmo. Tak, Humble, na Humble'u jest masa po prostu gier za dolara. Indie Galas jeszcze. Ale zobaczcie, ile to teraz jest, no, Steam wrzucił teraz po 80%. No, dokładnie. Także promo są zawsze, bo ludzie, producenci gier, deweloperzy zarabiają więcej na promocjach w zasadzie po wydaniu gry niż w czasie wydawania tej gry. Chyba, że są to świry CD Projekt Red. To jest odwrotna sytuacja, to jest evenement. Oni mają nas wszystkich w sidłach. Podsumowując, ale... moim zdaniem gry piracą ludzie, którzy muszą mieć już teraz i nie mają pieniędzy. Jestem w stanie się zgodzić, chyba że jest się młokosem i... No właściwie to też masz rację, to się wszystko zbiega do tego, muszę mieć już teraz i chcę, nie stać mnie, boom, piracy. A wpływu na branżę nie ma to żadnego, bo to jest taki moim zdaniem mały odsetek graczy, że naprawdę... No, wiesz, odsetek, to jak patrzę się po tych forach wszystkich i tak dalej, gdzie są faktycznie ci, którzy piracą, to nie jest aż taki mały odsetek, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej... zobacz, że na forach są wszyscy, co piracą, a ile jest osób, którzy nie piracą, a nie piszą na tych forach. Popatrz się na to. Bo owszem, no wszyscy będą praktycznie co piracą na forach, bo szukają informacji, bo coś im tam nie działa. Człowiek, który zainstaluje oryginalną grę, ma 90% mniej problemów z tą grą. Tak, dokładnie. I po prostu nie musi być na tym forum. To samo się odnosi do oprogramowania. Dokładnie to samo. Ale tak jak mówiliśmy już wcześniej, oni mają to wkalkulowane. To jest taki procent, który myślą sobie, my wiemy, że oni tak to ściągną, więc... I tu się w sumie sprowadza do sedna, po chuj te DRM-y w ogóle implementować, skoro i tak, kurwa, ludzie wiedzą. Ludzie i tak będą, kto pójdzie po bandzie. Nie rozumiem. Czemu sobie samemu robić podgórkę? Uważam, gdyby... Może tańsze byłyby wtedy te gry. Tak, to jest prawda, bo to... Tak, masz rację, bardzo słuszna uwaga, ponieważ licencja do Denuva na przykład jest zabójczo droga. Oni muszą podnieść część gry. Witaj, Jockplik. I to też wpływa. Wydajność obniżana jest gry, cena gry jest podnoszona, dodatkowe licencje i tak dalej, więc... Ale dlaczego utrzymują te DRM-y? I tak są łamane. Dlaczego? Dla mnie to jest bezsens. No nic. Bo to jest zachęta dla ludzi, którzy się nie znają może, że mogę się z kimś podzielić tą...
Może być w zasadzie. No. No, jeżeli nie macie nic do dodania, przeskoczymy pośpiesznie do drugiego tematu. Zgadzam się. Voice acting i motion capture z błędem, co za profanacja. Czy znani aktorzy przyciągają graczy? Nie, ten błąd sobie będę wypominał cały czas. I teraz, tak, szczególnie... Proszę cię. Ja tutaj dałem tak w szczególności pomieszane trailery i montaż materiałów wideo z dwóch gier. Chciałem było no, Cyberpunka najpierw. Z Cyberpunka, a potem Squadron 42. A, tak myślałem. Wiedziałem, że to powiem. No, też mi się tak wydawało. No, jak masz taką plejadę gwiazd, no to... No, no właśnie, no to... W Squadronie to masz od cholery tych aktorów znanych. No, przynajmniej jedna trzecia budżetu poszła. W tej grze, co to dziecko się nosi w plecaku, jak to się nazywa? Death Stranding. Death Stranding, no, tak, Death Stranding. Jest też znany aktor, także no to ewidentnie... Trójka. Masa, tak, no. tak. W każdym razie to ewidentnie przyciąga graczy, moim zdaniem, tak? No Keanu po prostu zamiótł, Randy zamietli nim, moim zdaniem, także... Zdobyli cały konwent, dlatego im strona padła. Tak, w momencie jak otwarli sprzedaż, przedsprzedaż, to serwer powiedział nie. Bo wiem, bo próbowałem też tam być wtedy i kupić. No ale, no widzisz, to jest właśnie to. Mówisz, że Squadron, no Cyberpunk, Squadron, co jeszcze? Ja przede wszystkim, ja bardzo dobrze wspominam Mass Effecta, pierwszego, drugiego, trzeciego, pod względem właśnie motion capture i pod względem też voice actingu. Mhm. Było tam kilka aktorów, aktorek, które lubię, szanuję, cenię. Mhm. Co tam jeszcze mamy takiego ciekawego? Tak wcześniej, cofnijmy się jeszcze. Czy wcześniej były jakieś takie dobre tytuły? Spróbuj sobie coś przypomnieć, ale... Wiesz, no samo nagranie głosowe dla Wiedźminów to jest majstersztyk, bo aktorzy się wczuwają i mimo, że animacje w pierwszym i w drugim nie były jakieś takie specjalnie urodziwe, to samo to, jak odgrywane były te role głosowe. Tutaj... Niestety Żebrowskiego nie dali. No niestety. No nie, jak mówił. Ale Rozenek zrobił robotę jako Geralt. Akurat dobrze mu to bardzo powiedział. Absolutnie. Tudzież polska wersja językowa Bad Company 2. No, to też było dobre. A tak, no ja, racja, to był chyba jeden z lepszych voice takich właśnie dubów, jakie słyszałem, jakie pamiętam. Tak. Bo zazwyczaj, wiesz, jak masz te polskie tłumaczenia, to one są takie dosyć drewniane, sztywne, nie? Jak weźmiesz takie wcześniejsze jakieś gry, takie typu, powiedzmy, nie wiem, jakieś Hitmany starsze, albo tam IGE, czy jakieś inne te Project, coś tam, Cover Strike, wiesz, tam były niby te przekłady, te polskie duby i tak dalej, one były takie, no właśnie, przeszedłem przez drzwi teraz, i tak się tego nie słuchało jakoś dobrze. To było tak, jakby ktoś odczytywał z kartki po prostu z przymusu. Skrypt jechali z kartki, tak trochę z przymusu. Co jeszcze dobrze pamiętam, a no właśnie, ale przecież jak się cofniemy dalej, no to tak nasze RPGi były bardzo dobrze, wiesz, weźmiesz Baldura 2 i 1 i to jak tam był voice acting zrobiony, Piotruś Frączewski był, jeszcze parę innych znanych nazwisk, no. To się zajebiście... Baldur's Gate i właśnie Frączewski, jako narrator. Tak, to się już chciało samo grać wtedy. Prawda. A to było już... Zapomniałem. Czasu, dawno tak. temu. Dawno temu. Dlatego bardzo żałowałem po tym Baldurze, że na przykład Fallouty 1 i 2 nie miały takiego duba. Znaczy tam było mało mówionych rzeczy, ale tam większość ale było widzisz. Czytanych dialogów, ale jednak. Fajnie pani Shera, do którego tego wcisnęli? Pani Shera? W sensie... Do Ghost Recona, nie? Do Ghost Recona. A tak, tego aktora, który grał tego nowego Punishera, tak, jest w Ghost Reconie nowym, tak, jest, ma bardzo dobrze motion capture zrobiony, widać ewidentnie, to jest jak skóra zdjęta z gościa. Tego, szczerze wam powiem, to nie kojarzę. No, co tam jeszcze było ciekawego? Tylko, że widzisz, aktorzy się do tego nadają, bo oni w szkole się uczą grania, tak? Aktorskie. No jasne, mają warsztat. I wiedzą, jak po prostu emocjami, emocje ustawiać do danego momentu gry czy coś. No. A zwykli ludzie, których weźmiesz z ulicy, to
sztywno prawda. Grają wtedy. Dlatego niektóre indyki cierpią właśnie na taki słaby voice acting, bo oczywiście twórcy nie mają pieniędzy, żeby zatrudnić profesjonalnych aktorów, więc albo sami próbują, albo biorą tych tańszych. I czasami wychodzi różnie. No. Czasami zdarzają się perełki, gdzie się trafi naprawdę dobrze podłożony głos, ale nie zawsze. Bastion i Transistor. Bastion znam, Transistor nie znam. To jest gra tego samego studia. Oni opierają swoje gry, może one są bardzo... One są przede wszystkim ręcznie wszystko smalowane, ręcznie wszystko jest robione, to jest ręczna sztuka. Jednakże dźwięki, muzyka i voice acting. To są najsilniejsze strony, po prostu tworzą taką atmosferę, oddają wszystkie emocje, że ty jesteś przenoszony do tego świata samym dźwiękiem, same ścieżki dźwiękowe, sam głos wokalistki, która śpiewa niektóre piosenki. Po prostu zamykasz oczy i się przenosisz do tego. Atmosfera jest niesamowita i nie trzeba do tego wyrafinowanej szaty graficznej wcale. Tak, czasami... wiesz, nie potrzebujesz jakiejś mega grafiki. Jesteś w stanie przykuć gracza właśnie dobrze zbudowanymi dialogami, a jak jeszcze właśnie voice acting jest niezły, to oczywiście nic nie pobije gameplayu. Gameplay zawsze zatrzyma gracza najdłużej, ale czasami właśnie sam voice acting i to, że czegoś się przyjemnie słucha, wystarczy? Tak. Batman Arkham Asylum, ja dopiero po latach się skapnąłem, kto podkładał głos Jokera. No, Mark Hamill oczywiście. Dokładnie tak. Ja w ogóle potem, jak sobie poczytałem troszkę i chyba wy mi też powiedzieliście parę rzeczy, ja nie miałem pojęcia, że Mark Hamill był taki aktywny na scenie voice actingu w zasadzie. Mega aktywny. On nie tylko w grach Batmana podkładał, właśnie. On w całej kreskówce Batmana tak, podkładał głos pod Jokera. Tak, przez dokładnie. Lata. I jeszcze chyba... Co to było? Laleczka Chucky ostatnio też nawet? Chyba. Być może, tego nie pamiętam, ale tak. Chyba tak, było. Było tego cała masa. Wiesz, odkąd nie zaczęli mu znowu płacić, żeby był Luke'em Skywalkerem i inkasować dużą bańkę za to, że pokazał się na 3 sekundy na ekranie, to całkiem, no trzeba jakoś na życie zarobić, nie? Ale to jest bardzo ciekawy przykład, jak człowiek jego pokroi przechodzi w zasadzie swój renesans. Bo nie tylko Gwiezdne Wojny go wyciągnęły no z powrotem na antenę, ale tutaj Squadron 42. Kiedy już? Kiedy? Nie jeśli, tylko kiedy. Trzymajmy się kiedy. Przyjdzie nam doznać tych dobrodziejstw w fabularnej wersji Star Citizen. Ja chyba będę płakał z emocji. John Rhys Davies, Andy Serkis, Gillian Anderson. Wszyscy ludzie. Ale jak ty zrobiłeś to w tak spowolnionym tempie? Zrób to jeszcze raz. Foxa chyba wywaliło całkiem. Nie mówiłem tak. Ale wiem, że mi zwalnia internet dzisiaj bardzo i to widać ewidentnie. No dobrze, okej, w każdym razie. To było zamierzone. To są, szczególnie John Rhys Davies, szczerze wam powiem, że ja mam bardzo wielki sentyment do tego aktora. Ja go pamiętam z filmów o rycerzach, czarownicach i innych tam... Dawno temu. Dawno I on temu. Zawsze grał z taką energią, z taką pasją i werwą. Ja tylko mam nadzieję, że on dożyje premiery w Squadron 42. Przecież to jak Gimliego zagrał, to też jest... Też jak na krasnoluda był bardzo żywy. Dokładnie tak. Ta energia była właśnie, to było to... On jest dobrym aktorem i on też, i to jest kolejna rzecz, która cię przyciąga, nie? Mm-hmm. No, absolutnie. Dobrego aktora też macie Seana Connery, nie Sean, No Sean Connery jest świetny. Dobrze mówię. No. Świetnie jest, ale w grach gdzie? I też wielu, nie w grach, ale w wielu filmach innych też podkładał bardzo dużo. A to, że voice acting robił Connery, to wiem, tak. I no w sumie, wiesz, to jest bardzo charakterystyczny głos. Wiesz, tak. Jak zaczyna szeleścić, to widać, że Connery, słychać, że Connery mówi. Było, w grach nie wiem, ale wiem, że w serialach i niektórych innych kreskówkach też robił ten voice acting i faktycznie przyciągało, to było takie magnetyczne. W każdym razie to jest potrzebne, może nie jest potrzebne jakiś, no talent to jest jedno, ale pasja, po prostu pasja, bo to faktycznie zauważyliśmy, często czytamy z kartki, jest to takie mizerne, że nawet w oryginalnej wersji językowej człowiekowi się nie chce po prostu przełącz, chcę grać, nie chcę słuchać, co ty pitolisz. Ale jeżeli człowiek ma pasję w sobie i potrafi się wczuć w tą rolę i emocjonować się tym,
Gary Oldman. No tak, będzie w Squadronie też. Gary będzie w Squadronie. Ja chciałam o nim powiedzieć, że znaczy w ogóle trzeba zauważyć, że jest grupa aktorów, która się bardzo trzyma właśnie science fiction, tak? Mhm. I to są praktycznie ci sami aktorzy i fajnie ich widzieć gdzieś dalej w kontynuacji. No, to prawda. Wiecie co, tutaj trzeba się cieszyć, że jednak Roberts ma te swoje filmowe powiązania i ma powiązania do tych wszystkich ludzi, którzy de facto już brali udział przy użyciu swoich wizerunków i głosów w Wing Commander. Ja myślę, że on inaczej by w ogóle nawet nie ten, on by nawet nie wyskoczył z takim projektem, gdyby nie to właśnie, że ma możliwość. Zapleczem, a tak i Myślę, że tak faktycznie może być. W każdym razie, jeżeli chodzi o sprecyzowane gry, mnie znani aktorzy, znani, może nie tyle znani, co aktorzy, którzy mi przypadli do gustu, mnie bardzo przyciągają. To, że Keanu Reeves został zaimplementowany do Cyberpunk 2077, dla mnie, wiem, że dla was też gigantyczne zaskoczenie, CD Projekt Red świetnie utrzymuje tajemnicę. Zgadza się. Dokładnie. Ja po prostu oglądałem to E3 i sobie myślę... Co? Halo, halo? A teraz powtórz, bo cię nie było słychać. Serio? Nie było mnie słychać? Nie było. Nie, ja nic nie mówiłem, ja po prostu taki bezdech. Ja po prostu taki... Ja symulowałem po prostu bezdech, bo mi zaparło. Wiadomo, jestem fanem, były tam filmy, które mi się tak za bardzo nie podobały. Patrz, masz zadatki na dobrego aktora. Tak, jasne. Improwizacja. Nie przyszedłem do pracy, ponieważ miałem agresywne rozwolnienie. Tak, właśnie. Dobrze, jeżeli macie coś do dodania jeszcze, jeżeli nie, to będziemy przeskakiwać do następnego tematu. Dalej. Leci na Szczecin. Nasze doświadczenia... Ale Gillian Anderson trochę odmłodzili w tym Squadronie. Oj, nie czepiaj się. No, trochę jej odjęli też kilogramów. W każdym razie, nasze doświadczenia z MMORPG. Musiałem tak jakoś chamsko zakończyć tamten wątek. No, to ci się udało. Nasze doświadczenia z MMORPG. Wow. Kurwa, nie, bo mi brakło podcastu, jakbym zaczął mówić. Ja tylko powiem World of Warcraft, bo... Archeage. Każdy coś ma. Dużo godzin. Tak. Potu, łez. Ja najdłużej grałem. Skurwienia na sam koniec, jak się okazało, że... Po prostu wszystko poszło w niwę, bo sobie serwer zamknęli. O, tak. The Crew of Lineage grał, ja pierdolę. Ja w Guild Wars 2 najdłużej grałem. Guild Warsa też trochę grałem. I teraz odpowiedzmy sobie na jedno takie zasadnicze pytanie. W każdej z tych gier dochodzi się do etapu, kiedy content nowy tak naprawdę się kończy i dochodzi do stagnacji, ale coś nas trzyma, i coś nas trzyma przy tym grindzie. Co tak naprawdę nas trzyma przy tym grindzie? Bo każdą jedną z tych gier łączy właśnie to. Grind. To znaczy, jeżeli chodzi o gry takie jak WoW, to masz zawsze praktycznie obietnicę, że będzie nowy content i będzie nowy dodatek, bo ta gra za chuja nie chce umrzeć z jakiegoś powodu. Więc po prostu robisz, expisz content, który masz i grindujesz te wszystkie rajdy i tak dalej do absolutnej perfekcji, dopóki nie masz najlepszego gearu, jaki jest dostępny, nie masz pobitych wszystkich bossów i po prostu ty wtedy sobie tam, nie wiem, farmisz to złoto i czekasz. A Blizz zazwyczaj ma to tak wycentrowane, że wypuszczają następny dodatek akurat wtedy, kiedy już tak zaczynasz się nudzić powoli, tu jakiś trailer rzucą, tu jakąś zapowiedź, rok później już masz ten nowy content i jakoś tak skubańcy dobrze to wymyślili. Co do innych gier, no to były faktycznie gry, w które się grało, aż się dotarło do ściany i się przestawało, bo człowiek się znudził. Dla mnie taką ścianą właśnie było to, jak zmieniony został kierunek rozwoju Guild Wars 2. Dodatki były odwlekane strasznie, zaplanowali rozwój gry na chyba 2 dekady nagle i już może czego innego się spodziewałem na początek, klimat gry był bardzo mroczny, bardzo nieprzyciągnął, no kurczę, 3,5 roku w zasadzie w to grałem. Potem zaczęło się robić zbyt cukierkowo, zbyt bardzo się przychylali do tej młodszej publiki non-stop, podejmowali tych ciemniejszych, mroczniejszych klimatów non-stop i właśnie ta stagnacja mnie odepchnęła, bo zbudowałem sobie bronie legendarne, zbroje legendarne, wszystko osiągnąłem, co chciałem osiągnąć i nie ma tego kontentu, i nie ma. I szczerze wam powiem, teraz jak tak patrzę sobie na rozwój Guild Wars 2,
to ta stagnacja dalej podąża, ponieważ kontent, który jest wypuszczany, on nie zapewnia ludziom wystarczającej rozrywki na ten przedłużony okres czasu pomiędzy wydawaniem dodatków. Jednakże no, w jakiś sposób magiczny zawsze swoją grupę odbiorców znajdą i zawsze jest jakiś sposób finansowania tak, projektu. Więc to tylko moje w takim razie. Mnie dobija aspekt pay to win, tak? I po prostu, że w pewnym momencie naprawdę ciężko jest w grze zarobić, na przykład no, jeżeli chodzi o Archangel, tak? Po prostu wykupienie w grze zaczynało po prostu osiągać takie horrendalne ceny, że po prostu masakra. No, niestety, to jest też bolączka wielu nowoczesnych tytułów. Oczywiście teraz już trochę sprytniej do tego podchodzą, jak popatrzysz na takie Neverwinter Online albo jak podejrzysz Elder Scrolls Online, oni to bardziej podają na takim sosie boosterów, że masz na przykład boost do czegoś, boost do tamtego. Nie jest to takie chamskie pay to win in your face, ale ułatwiasz sobie życie tym, że płacisz. I tego też nie lubię, bo to jest bolączka tych nowoczesnych MMORPG-ów niestety. Z mojego punktu widzenia Gra taka MMORPG musi do mnie przemawiać też systemem walki. I ja powiem szczerze, Guild Wars 2 do mnie przemówiło, ponieważ był to taka jakby hybryda pomiędzy statycznym a dynamicznym systemem walki. World of Warcraft do mnie nie przemówił ze względu właśnie na ten statyczny system walki. No to jest po prostu kwestia personalna. Nie mówię, że jest zły, działa i się sprawdza naturalnie, po prostu do mnie nie przemawia. Ale co do mnie przemówiło najbardziej, jeżeli chodzi o system walki, to Black Desert Online. I tutaj muszę przyznać, że naprawdę bardzo mi się ta gra podobała przez długi okres czasu. Potem przestałem w to grać ze względu na brak towarzystwa w zasadzie. Teraz wiemy, że na przykład, że Aleris bardzo gra, jeżeli moje konto jeszcze nie wygasło. Może pewnego dnia bym wskoczył do tej gry i zobaczył, jak to działa wersja remastered. I boję się tylko, żeby mnie to nie wciągnęło, ponieważ jedynym MMORPG, w cudzysłowie, jakie ja widzę na swoją przyszłość, to, no, to jest Star Citizen. I powiedzmy sobie szczerze, te gry wymagają niesamowitej ilości czasu, prawda? Wskoczysz w Classic teraz, Fox, z bratem. Wskoczę? Wskoczycie z bratem w Classic, no to ja rozumiem, jeżeli się zobaczymy dopiero za pół roku. Ja całkowicie to rozumiem. na blisko nie się zobaczymy, znaczy na Citko nie się zobaczymy. No, broda po kolana, nie... Fox, takie zombie nieprzespane tyle nocy. No. Chwory pod oczami. Nie, co ty, to już nie wróci. To było jak miałem się lat 20 parę i faktycznie to było za czasu Wrath of the Lich King, chyba najlepszego dodatku do WoWa. Faktycznie, dużo nieprzespanych nocy, godziny grindowania, rajdowanie po nocach, ale to już nie wróci. Teraz no. To tak bardziej do tego trochę inne podejście też będziemy mieć, tak myślę. Tak myślę, no wszyscy szanujemy bardziej swój czas i czas ludzi, z którymi jesteśmy, więc człowiek ma inne zapatrywania, fakt. Chociaż chciałbym czasem po prostu odpalić Star Citizen i nie iść do pracy przez tydzień, no ale albo to, albo nie żebranie pod mostem. To zakrywa na masochizm na chwilę obecną. No na chwilę obecną tak, aczkolwiek jestem taki skuszony, żeby sobie pograć i porobić do następnej sesji streamowej, porobić sobie jakieś wideo fajne, no... Znaczy może nie, reputację zbudować, porobić misję, żeby do czegoś doprowadzić w końcu. Ale tudzież jestem odpychany no tym, że nie ma tej persistence jeszcze. Tak czy inaczej, każde MMORPG jest oparte o współpracę z ludźmi samemu. Można do pewnego stopnia, ale powiedzmy sobie szczerze, kto gra w MMORPG, żeby grać samemu? Ciężko się samemu grać w takie gry. To prawda. Dużo gier nie jest w ogóle zbudowane pod solo gameplay. No jest gro ludzi, którzy próbują grać solo. Na przykład WoWa też próbują grać solo, ale zasadniczo i teraz Blizzard w sumie ułatwia im to. Są te tak zwane raid findery, gdzie można dołączyć do raidu z jakimiś randomami i tak dalej. Ale to nie jest to samo jednak. Lepiej mieć grupę, lepiej mieć ludzi, na których możesz polegać i grać z nimi. Tutaj na przykład Mira ma z miejsca bardzo ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o granie z kimś, bo z Piotrem razem grają. No ja tylko z Piotrkiem. No.
Więc wiadomo, no już... z miejsca można na sobie polegać, z miejsca zawsze się jest dla siebie, prawda? I z miejsca ma się ten wspólny czas przede wszystkim na grę. I komunikacji, no i właśnie też. Tak jak w Archangel mieliśmy dużo łatwiej, bo no, o wiele szybciej to wszystko przychodziło, tak? Działki mogliśmy szybciej zajmować, większą powierzchnię. Nie, no owszem, i mieliśmy też alty, wiadomo. Ale to wszystko było razy dwa i graliśmy praktycznie, no można było spokojnie dwa komputery odpalić i nawet jedna osoba, jak ktoś był w pracy, to mogła to ogarniać. Na dwa, tak, no tak, prawda. Tak, Piotrek był za granicą, to ja się logowałam codziennie. My tak mieliśmy z chłopakami ze złotych czasów, jak graliśmy w Mu Online. Każdy znał swoje loginy, swoje hasła i można było odpalić na tak, na zastępstwo to tak, też się robiło. Wchodziło, bo w Mu akurat była taka mechanika, że się wchodziło na spot, w którym się potwory respiły i się po prostu napierdalało w kółko. Ale to dosłownie było tak, że budowała się postać tak, żeby mana się nie kończyła, czy tam, żeby jakiś tam zasób się nie kończył. Blokowało się myszka, żeby tylko trzymała prawej jej, żeby twoja postać kręciła bączki, napierdalała w jednym miejscu. Ktoś tam drugi po prostu latał, kto był aktywny, żeby podleczyć czy coś. I tak się zostawiało te postacie na wiele godzin czasami. A jak powiedz nam o swoich doświadczeniach z twoją najdłużej okupywaną grą Kryop. Właśnie. MMO? Mhm. Mówiłeś Lineage, mówiłeś, tak? No był trochę Lineage, ale to ja aż tak bardzo nie kupowywałem tej gry, bo czasu też brakuje. Takich najbardziej to chyba tylko Lineage był. A, no to... Bo kumpel mnie zawsze tam wyciągał. A, czyli przynajmniej masz to, że miałeś ten tylko jeden tytuł. Chciałbym tak mieć, kurwa, w sumie, bo to za dużo tego było czasami. No, on mnie też wciągnął później trochę w Guild Warsa, bo Lineage zaczął się trochę sypać. Ale nie wiem, no. Później coraz bardziej mi czasu brakowało. Teraz dopiero mam czas. To jest to właśnie najgorszy czynnik, czyli czas. Dużo czasu na to trzeba poświęcić, a no są ważniejsze rzeczy w życiu. Niestety. Był taki właśnie okres przejściowy, taka transformacja, że za dzieciaka powiedzmy w tych wczesnych latach, gdzie jak się miało na 20 parę, miało się tego czasu sporo i potem była ta zapaść, że się tego czasu nagle przestało, w ogóle nie masz czasu na nic, nie? Tak. Potem to się stabilizuje i teraz mamy trochę więcej czasu, ale jednak wciąż to już nie jest to samo, co było kiedyś. Właśnie dlatego cieszę się, że konstruują Star Citizena w ten sposób, że jednak będzie można w środku czegokolwiek wylogować się w swoim wyrze na statku i potem cię to po prostu wrzuci. To jest świetna mechanika, ponieważ brane pod uwagę jest to, że przy tym ogromie gry możemy czasem spędzić pół dnia dosłownie podróżując do jakiejś lokacji, do której chcemy dotrzeć. Ja naprawdę przewiduję to, że ja odpalę grę w poniedziałek, a ja do czwartku się tam, kurde, dostanę po godzinie dziennie. Może tak być. Może być i tak. Ja mam też nadzieję, że dużo mechanik zrobią takich... Lubię jak gry MMO dają ci takie mechaniki, że możesz coś zostawić, żeby się robiło samo i wrócić i masz z tego jakieś benefity. W EVE tego było dużo, w EVE dało się ustawić wszelkiego rodzaju produkcje, fabryki, żeby ci, nie wiem, produkowały powiedzmy pociski rakietowe i po kilku tam godzinach dostawałeś partię tego produktu. W World of Warcraft też zaczęli takie rzeczy implementować, można było mieć garnizon, zaczęło się od garnizonów, można było sobie tam jakichś followerów zbierać i wysyłać ich na różne misje, że ten idzie, wróci za dwie godziny, przyniesie ci trochę złota i tak dalej, i tak dalej. Więc coraz więcej tego się też w grach pojawia, bo chyba deweloperzy w końcu doszli do tego, że ludzie żyją czasami i to już nie są te czasy, kiedy faktycznie się farmiło w opór i wszyscy mieli kurwa milion godzin, tylko teraz to już trochę inaczej wygląda i oni też sobie zdają sprawę, że ci ludzie, którzy grali w te gry, jak byli młodsi, teraz już są trochę starsi i inaczej wygląda ich sytuacja życiowa, bo nowe produkcje MMORPG, i to też widać, są już nastawione na tych młodych, na to nowe pokolenie. Dlatego mówię właśnie o tych boosterach, o tych różnych dziwnych mechanikach, które mnie się już nie podobają, bo ja po prostu jestem na to za stary chyba. Taka konkluzja, kurwa, smutna na koniec. Nie, ja zawsze w MMORPG akceptowałem tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o mikrotransakcje, aspekty wizualne tych gier, jakieś ciuszki, inne fatałaszki, gadżety wizualne, skórki, tylko tyle, ale faktycznie potem na przykład w przypadku Guild Wars 2 też zaczęli wprowadzać masę boosterów do experience i do czegoś tam i po prostu już to zaczęło być takie szczerze żałosne. I też mnie to zaczęło powoli po prostu odpychać. To też jest rzecz, która mi się bardzo nie podoba.
No takie czasy, widzisz, to... To się zaczęło od zupełnie czegoś innego, ale osiągnęliśmy taki punkt, że po prostu to się wszędzie wdziera. W każdy gatunek możliwy. Niestety. Też mówię, że mnie się nie podoba w ogóle levelowanie postaci. Mhm. Ja lubię... A to wiemy. Rozumiem to, jak można się najwyżej czegoś nauczyć, masz jakieś książki, coś tego, żeby się nauczyć, ale nie to, żeby kurczę levelować tak, jak jest w Falloutie. To mnie naprawdę, kurde... odstrasza we wszystkich grach. No masz jakiś tam swój typ tych gier, właśnie już po Helionie tak mniej więcej poznałem, że ty wolisz, jak jest jednak jakoś ten rozwój postaci uproszczony do maksimum. Realistyczniej, że po prostu realistycznie. Po prostu lepiej coś budować, lepiej coś farmić. Tak, ale w tym Falloutie to ten level to powyżej 50 to praktycznie już nie gra roli tak naprawdę, tak? Bo już nie gra. Do tej 50, no to te takie główne karty, które na tobie praktycznie zależy, na nich zbudowaj sobie postać, one zostają praktycznie. Mhm. Tam wiadomo, się zmienia jakieś ten, ale już powyżej tego 50 levelu strasznie dużo tych kart się powtarza, więc to jest takie już tylko po prostu wbija się level, bo się wbija i tyle. Farma! Na po pewno prostu... więcej, dużo ludzi też czerpie z tego przyjemność, żeby była czwórka z przodu. No, przecież, proszę cię. No. Ale no, samo to, tak, większość broni wszystkie bronie i uzbrojenie w Fallout 76 maksymalny level 50 mają. To także samo to, o czym świadczy, tak, na samym końcu. Tak, to jest po prostu takie ograniczenie. Także tutaj powiedziałbym, że rozwój postaci no, jest taki klasyczny, ale nie jest jeszcze taki bardzo bezlitosny, bym powiedział. Ja ogólnie jestem też zwolennikiem tego, żeby nie było levelowania, żeby wszystko oparte było o indywidualny skill albo o to, co można sobie zbudować. Dlatego też przemawia do mnie system Star Citizen. Zero levelowania, czysty skill, ponoć czysty skill i współpraca w drużynie. Bo jeżeli w końcu wprowadzą to, się, czym kiedyś się afiszowali, że ktoś zostanie ranny, zostanie powalony i ktoś będzie mógł za bety, na przykład pielęgniarka Mira, złapać za bety, odciągnąć spora walki, zalepić taśmą klejącą, tak, żeby można było jakoś kontynuować walkę, to do mnie to bardzo przemawia. Bardzo taki nieklasyczny, całkiem nowy system. Helion mi się też bardzo podoba i jego systemy, tylko na dzień dzisiejszy, jako że jest taki niedopracowany, to jest to kurewsko brutalne, zbyt brutalne, bym powiedział. Doczekamy się. Zobaczył mechanikę jeszcze skanowania, jaka jest tam. Teraz jest jeszcze brutalniej. Tak, wpadłem tam na chwilę, może ci powiedzieć, że zaczyna być coraz ciekawiej. Tak czy inaczej, ten projekt ma naprawdę przyszłość przed sobą. Czy chcecie coś jeszcze dodać o swoich doświadczeniach? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Dzisiaj jest stream wyścigowy. Czy w dzisiejszych czasach wychodzi za dużo gier? Nie wiem. Tak, wychodzi za dużo. Dobra, kończymy. Nara. Wychodzi za dużo gier, bo niestety nie masz czasu nawet, żeby ograć część tych gier. Właśnie. A druga strona, pieniądze. To jest jedno. Czas, pieniądze właśnie. I faktycznie wychodzi... Wiecie co? Ja bym porównał w brutalny sposób ilość wydawanych gier do ilości wydawanego kontentu na YouTube czy Twitch. Powiem tak. To znaczy, im jest więcej, tym jest jakoś gorsza. Tak, dokładnie, ponieważ zdecydowana większość tego to jest gówno. Zgadza się. Jak ty mówisz na jest YouTube? To... Ja mówię jeszcze gorzej niż on, także to wiecie. Anthem nie idźmy w tą stronę. Chodzi przede wszystkim o to, że teraz jest więcej narzędzi, masz rzeczy takie jak platformy crowdfundingowe, masz Kickstartery i tak dalej, masz całą masę dostępnych narzędzi do ściągnięcia nawet za darmo, gdzie możesz samodzielnie budować sobie gry, na przykład właśnie indyki są budowane na wielu takich. Nawet na Steamie możesz sobie pobrać kreator gier RPG i zrobić jakieś takie 8-bitowe RPG w starym stylu, także jest tego masa, tak. Dlatego i te gry oczywiście wychodzą, są wydawane i nigdy nie wiesz, w sumie musisz polegać na opinii innych graczy, bo czasami większość tego, tak jak już powiedzieliście, to jest po prostu gówno. Wydawana jest bezlitosna ilość indyków, to jest prawda, ponieważ dzisiaj w zasadzie nie ma zbyt wielkich restrykcji na platformach typu Steam, głównie Steam w zasadzie, co w ten Early Access nieszczęsny jest wpakowane i dlatego jest pakowane masa rzeczy. Ja osobiście się przejechałem na wielu projektach, w które wszedłem, całe szczęście tylko tam krzywym dolarem czy pięcioma.
jednakże wielu z tych gier nie jest finalizowana. Tak czy inaczej, bardzo często jest mi ciężko przekopać się przez wszystkie tytuły, jakie są wydawane, żeby dojść do czegoś konkretniejszego. Naturalnie, więksi wydawcy nie mają z tym problemu, ponieważ ich budżet reklamowy właściwie istnieje, oni mają budżet reklamowy i wtedy to oni nas bombardują, tak? W Anglii jest to bardzo aż nad wyraz zrobione, bo tutaj potrafi ci autobus przejechać pomalowany w kolorach Battlefielda i wesprzeć ci to tak w ryj, tak w psychikę, że ty nie idziesz... zrobiłam zdjęcia, no. Ale na Kazimierzu jest tak zajebisty mural Rage'a dwójki, nie wiem, Rocket może widział, jest przezajebisty. No, wow, ej, to ja muszę to wygooglać. Ale to jest tak, taki marketing in your face, naprawdę. No, taki właśnie przykład. Tutaj doskonałym przykładem wydawania zbyt dużej ilości gier i jaki to negatywny wpływ na to ma, jest Ubisoft i ich pośpieszne wydawanie Assassin's Creedów, zanim wydali Origins i Odyssey. Tak, wydawali ich zdecydowanie za dużo i wydawane były w stanie... No, ja bym tego nie nazwał jako surowym i to ma taki destruktywny wpływ w zasadzie na wszystko. Ci odniechciewa od razu. Odechciewa się. To są takie tłuczki do robienia pieniędzy i nic więcej. To nie ma wynieść nic innego, może jakąś tam część historii, która dawniej była opowiedziana po prostu w jednej... Ty tu wlekasz Assassin's Creed'a. FIFA... Ale ja nie gram w takie tytuły. Wszystkie te farmer simulatory i... Tak. Nie jest ważne, co ty grasz, co ty nie grasz, ale mówisz, że wychodzi za dużo gier. Co roku dostajesz nową FIFA, co roku dostajesz nowe NBA, co roku dostajesz nowe NFL, NHL, fuck em all, nie wiem. Tak, i Formuła 1. Co dwa lata dostajesz nowego farmera. Tak. I tych symulatorów jest... O właśnie, to... XYZ Simulator to jest też idealny przykład, bo wychodzą ci symulatory absolutnie wszystkiego, od dźwigu, koparki, wózka widłowego, po kurwa, wibrator do leworęczny. Tak. Ciekawostka, to Niemcy tworzą te wszystkie symulatory. Dlaczego nie jestem zaskoczony tym, że Niemcy to tworzą? Arbeit. Wow. Ale widzisz, ale na przykład symulator masz ETS, tak? Euro Truck Simulator. No wiem, ale to jest jeden powstał w 2012 roku i cały czas się trzyma. Jest najlepiej sprzedawaną grą na rynku. Jak zrobisz to dobrze, jak zrobisz to tak jak należy, to owszem, nie musisz wydawać gry nowej co rok, wystarczy dodawać content. I aktualizować grę, aktualizować jej silnik przede wszystkim do najnowszych standardów, a swoją drogą, ja ostatnio widziałem, kurczę, jakiś symulator autobusu we Frankfurcie. No bo przecież jak sobie... Moim zdaniem skandal skandalów to był Goat Simulator i to już po prostu... Ale to było dla Beki zrobione. Moje dno. Goat Simulator to jest najmniejszy problem. Jest symulator kromki chleba. Tak. Jest symulator kromki chleba. I am bread i chuj. No. Widziałem symulatora drzewa. Dobra, wygrałeś. Co? Wygrałeś, Kryop. Okay. Ja sobie stoi drzewo po prostu. Tak, i widzisz tylko zmieniający się, wiesz, dzień. Krajobraz. Dobra, okej, okay, no to już potwierdzę, że jest wszystko. Jest symulator, skoro jest symulator dla ociągnienia, to jest symulator drzewa. W takim razie pokryte są wszystkie symulacje. Zrobił tutaj symulator świnki? Ale jakie świnki? No takie świnki, różowe świnki, zwykłe świnki. Wracając do tematu, są indyki, czyli ludzie, którzy naprawdę z pasją tworzą swoje gry. No, tak. To znaczy nie ma symulatora świnki, ale jest Pig Farm Livestock Manager. Jeśli to cię jara, możesz sobie chlebik. Jeżeli to mnie zadowala, dobrze, zaloguję. Także, no. Ale wiesz, no to jest właśnie to, nie? Ludzie kręcą różne rzeczy. Oczywiście ja wiem, że to w narodzie niemieckim to jest chyba zakorzenione głęboko, że Hans jak sobie popracuje 8 godzin na hali na wózku widłowym, to w domu dla relaksu następne 8 godzin jeszcze musi sobie wózkiem pojeździć, bo to przecież tak to już jest. Ale no jest tego w chuj. To tak odnosząc się do tematu, czy jest za dużo, no jest... Nie wiem, no słuchajcie, ale jeżeli jest popyt, to jest podaż.
czy to jest za dużo, bo ludzie chyba chcą te gry, jeżeli je kupują, dostają. Mamy to, czego chcemy zasadniczo, więc może jednak ten rynek chce tej takiej zajebistej ilości gier i potrzebuje tego, bo inaczej jest stagnacja? Nie wiem, taka moja dywagacja. Wiecie co, jeszcze raz, jestem tak, przepraszam, zaciekawił mnie ten symulator świni. Jaki to był tytuł? Pig Farm Livestock Management Simulator. Pig Farm Life... Livestock Management Simulator. Bo... Kurwa... Tak, to istnieje. Nie widzę tutaj tej gry. Dobra, Jezu, czekaj, wrzucę ci tu coś. Wrzucę ci na... O. Na to ci wrzucę. O! Patrz, rzuciłem ci linka na tym. Na podcaście. Na podcaście rzuciłeś linka, dobra. Znaczy no na Twitch, przez Twitch. Kurwa, nie tu. I zepsuł wszystko, wyjebał. I wszystko zepsuł, dobra, nieważne. W takim razie... Czekaj, może skopiować tego linka? Będzie incepcja. Dobra, nieważne, bo nie, po prostu mnie to tak zaciekawiło mnie to, że po prostu wow. Widziałem w takim razie już słyszałem o wszystkim. Dobra, zobaczę to sobie w wolnej chwili. Ale jest też Crazy Pig Simulator. O, jest, ale to jest chyba gierka przeglądarkowa. Tak, to wygląda, że to przeglądarkowa. No, ale jeżeli chodzi o gry przeglądarkowe, to tu naprawdę jesteście w stanie znaleźć wszystko. A to tak. Wystarczy, że ktoś umie odrobinę w Javę i jesteś w stanie zrobić każdą grę o wszystkim. Tak samo gry na komórki. Też chyba widziałem już. To jest prawda. O ile gry na konsole komputerowe da się jeszcze policzyć, tak, jeżeli chodzi o przeglądarkowe i komórkowe, jest to według mnie dość absolutnie, totalnie i za chuj niepoliczalne. Zgadza się. Większość z tego to jest absolutnie totalny syf, no ale moją konkluzją jest to, że w dzisiejszych czasach zdecydowanie wychodzi za dużo gier, ponieważ każde gówno z posypką z włosia łonowego jest dopuszczone do publicznej egzystencji. Według mnie powinno się delikatnie zwolnić i zacząć budować lepsze tytuły. Filtrować przede wszystkim, jeżeli chodzi o większych wydawców, to powinni się chyba zatrzymać i skupić na tym, żeby w końcu skończyć jedną grę, zanim ją wydadzą, żeby to był dobry tytuł. To sami w sumie ich do tego zachęcamy i prosiliśmy. Uważ na te wszystkie gry Early Access, ludzie w to wchodzą i dopóki ludzie w to wchodzą, dopóty będziemy dostawać nieskończone produkty sprzedawane jako Early Access z nadzieją tego, że kiedyś ten Early Access się skończy i transformuje się to w jakiś pełnoprawny tytuł. Oj. Ja ci powiem, że ja zanim wejdę w Early Access, to muszę się naoglądać, żeby stwierdzić, czy to się naprawdę nadaje. To prawda, tak, ale... Ale jest masa małolatów z pieniędzmi od rodziców, którzy po prostu wchodzą, bo uważają, że może to być fajne. No dokładnie, widzieli kilka fajnych screenów, kupią to. Twórcy dostaną hajs za to, oczywiście nieważne, że tamten pogra 5 minut stwierdzi chujnia, ale widzisz, maszyna została nakręcona po raz kolejny, kolejnym dolarem. Dlatego pamiętacie, jak wam mówiłem o Subsistence. Tworzy tak, jeden człowiek i naprawdę co trzy miesiące wypuszcza jakiegoś patcha, co dodaje kontentu do gry. On jest solidny, goście od Heliona są solidni, goście od Zomboida są solidni, wielu jest solidnych, ale to jest ile? 5%. Patrzcie, co się stało z jak się, tak. Patrzcie, jak się teraz nakręciliśmy na Row, co się stało z grą. Genialny przykład. Perfekcyjny przykład. Ale oni faktycznie polecieli. Ale jak się nakręciliście na to, to jest bardzo to jest to. No właśnie, ale to jest genialny przykład na to, że może nie do końca było tak, jak społeczność panikowała, ale jednak coś tam było, ponieważ polecieli sobie w wała w pewnym momencie. Złamali regulamin Kickstartera i po prostu im zawiesili. Mieli zebrane 200 tysięcy euro, które przeszły im koło nosa, bo zjebali. To jest dopiero. I jeżeli oni zbiorą te fundusze po raz kolejny na Indiegogo, tak? Zdaje się, to jest na Indiegogo przeszło. Tak, przeniesie się na Indiegogo. To ja po prostu zrobię takie wow na ludzką głupotę. Ja myślę, że zbiorą i myślę, że zbiorą jeszcze więcej, bo dzięki temu dostali jakiś tam rozgłos, tak?
No w sumie darmowy marketing wpadł, nie? To też można odhaczyć. Kurwa, no widzisz, i tak to właśnie działa. A zrobili z siebie ofiarę, więc już w ogóle tak twierdzi, że oczywiście. Ojeju, biedni, musimy ich wspomóc. To, co się działo na ich Discordzie, jak ludzie flamowali na Kickstarter, to o, pierdolony Kickstarter, to już nie pierwszy tytuł, na którym miałem taki hype, mi go ubiliście i jest wszystko wina Kickstartera. Tak połowa mniej więcej tych ludzi na tym ich Discordzie krzyczała, że to, że ci niewinni. Czyli połowę z tego na bank będą mieli na start, a tak, sobie jeszcze uzbierają, to jest... Myślę, że tak. Myślę, że jednak. Zobaczymy, ja osobiście zobaczę, jak ten projekt będzie wyglądał w przyszłości, jednakże moje zapały wobec tej gry zostały drastycznie... Wygaszone. Dokładnie, jakby mi ktoś po prostu gaśnicą w pysk. Wszędzie. Też ja wyszedłem z Discorda wyszedłem, także jeżeli kiedykolwiek będzie to coś fajnego, godnego, że mi powie normalny człowiek, ej, możesz w to zagrać. Wiecie, co mi jeszcze jakie mam obawy w związku z tym? To się kupi grę, jak wyjdzie. Też, tak, dokładnie, tak jak tutaj. Zróbmy to chociaż raz. Nasz zdrowy rozsądek powyżej mnie w okienku zaleca. Obawy, jakie miałem w związku z tym, to mikropłatności. Kto by ich kontrolował wtedy? Bo jeżeli chodzi o gry indie, to nie ma tak naprawdę kontroli żadnej takiej specjalnej. O, hej! Hello! Hello! Ha! Stały widz. No. Ładny. Najbardziej wierny. Zawsze. Oj, nie miałby nikt chyba kontroli. No właśnie o to chodzi. Możemy mieć tylko nadzieję, że zaczną wydawać mniej, a konkretniej, ale czy tak się stanie? Według mnie w najbliższych latach tak się nie stanie, ponieważ ludzie są zbyt chciwi. Liczcie na... No, tak. Dokładnie. Jeżeli... Ludzie chcą co chwilę coś nowego, więc po prostu no to jest nierealne. I teraz tak, no proszę. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że ludzie, że ludzie chcą cały czas coś nowego i to się tak trochę też odnosi do pierwszego tematu dzisiejszego, bo ludzie chcą mieć wszystko już teraz, nie? Chcą mieć już pobrane, dlatego to Early Access też się tak wzięło, bo ludzie chcą ten content już. I wiesz, twórca ci mówi, mamy grę, jest ona nieskończona, ale możesz w to wejść i sobie ściągnąć, już coś pograć, już ci damy ten content, chociaż tego odrobinę, a ty jesteś, masz ten hype, ja chcę teraz, ja ściągam już, więc tak, płacisz, i nie? Dają możliwość jakoś uczestniczenia w tworzeniu też poniekąd. Tak? No więc i mają z tego darmowa beta testing, zamiast płacić beta testerom i działowi Q&A robią to sami na tobie praktycznie. No, tak. Złoty internet. Tak. Ale widzisz, na przykład w Falloutie teraz sami ludzie poprosili o to, żeby testować. Żeby testował serwer, to jest po prostu piękne. Gracze wymagają, żeby serwer testowy został odpalony, bo prawda nie umie kurwa wpadł. I zobacz, tak samo gra Factorio. Ile ona czasu wchodziła z Early Access? Ale... Dobra, szybko. Dobrze, jeżeli widownia chce tutaj się włączyć jeszcze bardziej w rozmowę. Właściwie Aleris poruszył temat oczywiście, że Twitch chat wygasł naturalnie we wtyczkach, bo czemu kurwa by nie. Poruszył Aleris bardzo słuszny przykład Project Zomboid, ponieważ jest to jedna osoba, robiąca tą grę, ale jak ta gra jest robiona? Jest przede wszystkim rozwijana regularnie, systematycznie i przedstawia sobą genialny poziom. Czyli nie trzeba mieć tutaj w tym przypadku zajebistej grafiki, zajebistych nakładów funduszy, fakt, trzeba mieć czas, funduszy i tak dalej. No tu cię trzyma gameplay. Tu cię trzyma przede wszystkim. Gra się trochę ceni, szczerze mówiąc. Gra się ceni, ale gra się potrafi obronić, nie? To akurat. To ja też cenię taką grę. Mechaniki wygrywają, tak? Tak. Chodzi o to, żebyś miał co robić w grze, a jeżeli ty po prostu tłuczesz bez sensu, to sobie kupisz zwykłego jakiegoś shootera typu, nie wiem, horda zombie biega, jakiegoś Left 4 Dead czy cokolwiek, tak, i sobie postrzelasz, tak, to za grosze. A takie gry to po prostu są dla zapaleńców, którzy lubią naprawdę siedzieć i myśleć nad tym, co robią, tak? Tam jak zginiesz, to zginiesz i koniec. Zginiesz i zgnijesz. Dokładnie. Tak, myślę, że nie mamy tutaj za bardzo materiału, żeby przedłużać sekcję Q&A, więc myślę, że moglibyśmy w takim razie powolutku kończyć, jako że wiem, Mira, zostałaś dłużej, wszyscy zostaliście dłużej, bardzo wam za to, niezmiernie wam za to
Dziękuję. Klękaj. Damy się, ale dokładnie. Żebyś wiedziała, to się w zasadzie zakrawa wręcz na klękanie i składanie ci tutaj modłów, hołdów. Hołdów. Weź wyłącz mnie, bo ja nie mogę patrzeć, jak wygląda moja jakość dzisiaj. Bywa, nie przejmujmy się już tym, to po prostu jakość techniczna. Ja nawet nie widzę waszej twarzy. Oddal się od monitora. Ale zobacz, u mnie też jest jakaś dziwna jakość. Tak, u Kryoba też pikselizuje delikatnie. Masakra. Macie za dobry internet i tyle, no trzeba mieć się. Nie, ja obarczam winą Microsoft. Microsoft zawsze powinien być obarczony winą za wszelkie. Za wszystko złotego świata nie, jest winą Microsoftu. Wiecie co, trzy dni temu miałem taką rzadszą kupę, myślę, że to też był Microsoft. Boże. To było co innego Micro. Weź się rodzina skorbi. Że ty też tam trochę pikselizujesz. U mnie nie. Ej, no hello, ja nagrywam z telefonu, więc proszę. No wiem. Mira w ogóle tutaj wykorzystujesz. Nety nie wytrzymuję. Mira wykorzystuje szczyty technologii. Szczyty technologii. Ja tutaj jestem. Wirtualna Makajwa. Kamera i tak dalej, i tak Dobra. Dalej. Dobra, okay. Ma ktoś jakieś pytania, słuchacze? Nie ma już żadnych pytań, nikt już nie ma, już wyłączamy, już kończymy, czas minął. Dziękujemy wszystkim za uwagę, dziękuję wam przede wszystkim. Byli ze mną Mirabelka, Foxfire oraz Kriop, ja nazywam się Lord Ciacho. Zapraszamy we wtorek do Foxa. Freelancer. Tak, kolejny freelancer jak najbardziej. Ja zachęcam do zapoznania się z kartami pod oknem ze streamkiem, do zahaczenia o kanał YouTube, od zahaczenia o Facebooka, do zahaczenia o Discorda przede wszystkim, bo bywa na nim fajnie. Tymczasem borem lasem, trzymajcie się, miłego poniedziałku. Może dla kogoś będzie fajny, nie wiem, dla mnie pewnie, kurwa nie, bo to poniedziałek. Dla mnie też. Trzymajcie się. Na razie. Pa. Cześć.